Witam Państwa serdecznie, z tej strony Łukasz Stefanik, Fibonacci School. Zapraszam na nasz cotygodniowy przegląd rynkowy, w którym pokażemy możliwe scenariusze na nadchodzący tydzień, to jest od 16 do 20 lutego. Tradycyjnie rozpoczniemy sobie od najważniejszych danych makro, a następnie przejdziemy do platformy. Jeżeli chodzi o najbliższy tydzień, w poniedziałek, 16 lutego, będziemy zwracać uwagę na godzinę 11. Wtedy poznamy dane z Eurolandu odnośnie wymiany zagranicznej, czyli eksport, import oraz bilans handlu zagranicznego. Natomiast jeżeli chodzi o godziny popołudniowe, brak ważnych odczytów. We wtorek, 17 lutego, szczególną uwagę będziemy zwracać na godzinę 10.30. Mam tutaj szereg danych z Wielkiej Brytanii, dlatego zmienność na funcie powinna być podwyższona. Pół godziny później kolejne ważne dane, mamy tutaj Niemcy oraz Euroland, godzina 11.00, poznamy indeks Instytutu ZEW. O godzinie 14.00 dane z Polski, dlatego jeżeli ktoś spekuluje na polskiej złotówce, to godzinę 14.00 powinien mieć na uwadze. Natomiast jeżeli chodzi o już godziny popołudniowe, 14.30, 16.00, to są dane ze Stanów Zjednoczonych. Mamy tutaj indeks produkcyjny Empire State oraz indeks rynku nieruchomości. O godzinie 22.00 jeszcze napływ kapitałów. Środa, 18 lutego, pierwsze ważne dane, godzina 10.30, stopa bezrobocia z Wielkiej Brytanii. Następnie godzina 11.00 Euroland i zamówienia budowlane w dwóch ujęciach miesięcznym oraz rocznym. O godzinie 14.00 mamy szereg danych od nas z Polski. Najważniejsze tutaj będą produkcja przemysłowa w ujęciu rocznym oraz inflacja również w ujęciu rocznym. Jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, mamy szereg danych o godzinie 14.30, odpowiednio pozwolenia na budowę domów, rozpoczęte budowy domów, inflacja producencka w dwóch ujęciach, miesięcznym i rocznym. I jeszcze ze Stanów mamy dane o godzinie 15.15. To będą takie odczyty jak wykorzystanie mocy produkcyjnych, produkcja przemysłowa w ujęciu miesięcznym oraz rocznym. Czwartek, 19 lutego, zwracać uwagę tutaj będziemy dopiero na dane o godzinie 10.00, Euroland, bilans obrotów bieżących, kapitałowych oraz finansowych. O godzinie 12.00 dane z Wielkiej Brytanii, wskaźnik zamówień. Natomiast o 13.45 na pewno najważniejsze wydarzenie dnia, stopa procentowa ze strefy euro. Oczywiście tutaj stopa raczej nie będzie zmieniana, natomiast ważna będzie konferencja po posiedzeniu Europejskiego Banku Centralnego i to, co zostanie tam powiedziane. Jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, czekają nas tylko jedne odczyty, indeks wskaźników wyprzedzających o godzinie 16.00. Piątek, 20 lutego, tutaj mamy pierwsze dane już o godzinie 8.00, ważne dane z Niemiec, inflacja producencka w dwóch ujęciach, miesięcznym oraz rocznym. Kolejne ważne dane, półtorej godziny później, godzina 9.30, indeks PMI dla usług. Następne dane to jest godzina 10.00, Euroland, indeks PMI dla przemysłu oraz indeks PMI dla usług. Następnie 10.30, szereg danych z Wielkiej Brytanii. Tutaj ważne odczyty to jest oczywiście sprzedaż, ta sprzedaż detaliczna. Zazwyczaj podczas publikacji tych odczytów mamy większą zmienność na funcie. Jeżeli chodzi o godziny popołudniowe, to jedynie indeks Fed z Filadelfii, godzina 16.00, Stany Zjednoczone. Dobrze, to by było wszystko, jeżeli chodzi o kalendarz makro. Przejdźmy sobie teraz do platformy. Pierwszy wykres, rynek euro-dolara, interwał H4. Widzimy, że tutaj kurs w ostatnim czasie nie może za bardzo się zdecydować co do dalszego kierunku. Idziemy bardziej tutaj bokiem. W tej chwili widzimy, że znajdujemy się na wysokości potencjalnego lewego ramienia formacji głowy z ramionami. Jest ona tutaj troszeczkę rozwleczona w czasie. Również formacja taka powinna występować na szczytach, nie w korekcie. Natomiast tutaj warto również o niej tutaj pamiętać.
Potencjalna linia szyi wypada tutaj przy ostatnich dołkach. Dodatkowo, jeżeli zmierzymy sobie właśnie ostatnią korektę wzrostową na euro-dolarze, w tych miejscach wypada nam mierzenie 61,8%, także jest to na pewno ważna strefa popytu. W przypadku wybicia tej zielonej strefy, kolejne ważne miejsce to jest następne mierzenie FIBO 78,6%. Widzimy, że również w tych okolicach wypada nam okrągły poziom 1,1200. Zejdźmy sobie na interwał H1, zmierzmy ten ostatni ruch spadkowy. Zauważmy, że tutaj cena w ostatnim tygodniu zatrzymała się na zniesieniu 61,8%. Jeżeli doszłoby tutaj do wybicia 1,1400, przy którym aktualnie się znajdujemy, i do większego tutaj odreagowania wzrostowego, to musimy pamiętać o potencjalnym układzie harmonicznym. Jako że cena nam tutaj zareagowała na mierzenie 61,8%, będzie to układ harmoniczny Gartleya, czyli czekamy na reakcję w okolicach 78,6. Nawet tutaj możemy zaznaczyć taką strefę pomiędzy 78,6 a 88,6, ponieważ widzimy, że tutaj w okolicach 1.1500 cena wcześniej nam reagowała. Także to będzie na pewno ważne miejsce oporu na euro-dolarze na nadchodzący tydzień. Jeżeli jednak doszłoby tutaj do większych wzrostów, do większej korekty wzrostowej, możemy wyznaczyć sobie taki dość szeroki układ korekty prostej, odpowiednio tutaj z falą AB, następnie fala BC i fala CD. Natomiast żeby do tego doszło, oczywiście musiałaby zostać wybita ta strefa przy 1.1500. Wtedy zobaczmy, gdzie wypada geometria 1 do 1. Geometria 1 do 1 wypada dokładnie na okrągłym poziomie 1.1700. Tutaj mam również zmierzony ostatni ruch spadkowy i zauważmy, że mierzenie 161,8 również grupuje nam się tutaj przy okrągłym poziomie 1.1700, także w przypadku tutaj większej korekty na eurodolarze, w przypadku większego odreagowania, to będzie na pewno silne miejsce oporu. Oczywiście po drodze tutaj mamy jeszcze zniesienie 127,2% zgrupowane z okrągłym poziomem 1.1600, natomiast ten 1.17 na pewno z racji tego, że tutaj wypada tyle tych potwierdzeń, będzie to silniejsze miejsce. Dobrze, przejdźmy do kolejnego wykresu. Rynek USD/CHF, interwał H4. Doszliśmy do ważnego mierzenia, to jest 61,8% całego tego gigantycznego spadku po decyzji SNB. Tutaj kurs po dojściu do tego mierzenia widzimy, że konsoliduje i nie może się zdecydować co do dalszego kierunku. Zejdźmy sobie na niższy interwał, może na interwał H1. W ostatnim tygodniu tutaj ten poziom 0,93 zgrupowany z tym mierzeniem 61,8 trzymał rynek. Widzimy, że zakończyliśmy tydzień powyżej. Może to świadczyć o tym, że tutaj kurs chce iść jednak w górę. Jeżeli do tego by doszło, musimy zmierzyć właśnie tą ostatnią korektę w kształcie konsolidacji i wtedy będziemy zwracać uwagę na mierzenia zewnętrzne. I tak pierwsze ważne miejsce to jest mierzenie 127,2%. Ono wypada bardzo blisko okrągłego poziomu 0,9400, a następne ważne miejsce to jest mierzenie 161,8%. Ono wypada na poziomie 0,9450. Drugi scenariusz, jeżeli tutaj wrócimy pod 0,9300, to w dalszym ciągu będziemy mieli tutaj do czynienia z konsolidacją i ważnym wsparciem są okolice 0,9200. Tutaj również rynek kilkukrotnie nam zawracał. Jeżeli doszłoby do przełamania tego poziomu dołem, kolejne ważne miejsce oddalone, kolejne 100 pipsów niżej, 0,9100, tutaj wypada potencjalna korekta pędząca, czyli te szare prostokąty, geometria 1 do 1. I w sumie to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten wykres, nic więcej tutaj tak naprawdę nie widać. Czekamy, aż cena albo wybije się do góry, albo tutaj zaliczymy większe spadki, ponieważ jak widzimy, cały czas tutaj obowiązuje konsolidacja. Rynek GBP USD, interwał H4. Po wyrysowaniu tutaj odwróconej formacji głowy z ramionami widzimy, że
rynek robi większe wzrosty, większą korektę wzrostową, ponieważ pamiętajmy, że na interwale D1 cały czas znajdujemy się w trendzie spadkowym. W ostatnim tygodniu doszliśmy do ważnej geometrii, jest to ten jasno-niebieski prostokąt. Zauważmy, jest to największa korekta w trwającym trendzie spadkowym. Wróćmy na interwał H4. Widzimy, że w zeszłym tygodniu, w piątek, cena tutaj nam doszła i walczy z tą geometrią 1 do 1. Jest to największa korekta, tak jak wspominałem, w tym trendzie spadkowym. Korekta na 470 pipsów. Dodatkowo widzimy, że w tych okolicach wypada nam okrągły poziom 1,5400 oraz jeżeli zmierzymy ostatni ruch korekcyjny, to tutaj mamy mierzenie 127,2%. Jeżeli doszłoby do wybicia tego miejsca, kolejne ważne miejsce to jest mierzenie 161,8%. Natomiast tutaj warto jeszcze dokonać jednego mierzenia, wyznaczyć potencjalny zasięg tej formacji ORGR. Zasięg takiej formacji to z reguły jest wysokość głowy, czyli w tym wypadku jest to nieco powyżej tego naszego układu overbalance. Jeszcze nałożę to wcześniejsze mierzenie. Widzimy, że to są okolice zewnętrznego mierzenia 161,8%. To wszystko tutaj no, nie jest w jakichś wielkich odległościach, to jest 20 pipsów od tego szerokiego układu z D1. Natomiast jeżeli doszło tutaj do wyjścia górą, o tych poziomach musimy pamiętać, są to okolice 1,5450. Dodatkowo, jeżeli zejdziemy na interwał H1, to tutaj na tym ostatnim ruchu wzrostowym możemy zauważyć formację harmoniczną. Zmienię tutaj kolor. Widzimy, że kurs wcześniej reagował na mierzenie 61,8%. Także teraz czekamy na reakcję przy 161,8%. Czyli na potencjalny układ formacji harmonicznej kraba. Natomiast jeżeli tutaj już z tego poziomu, czyli z poziomu 1,5400, obserwowalibyśmy spadki, musimy zmierzyć ostatni ruch wzrostowy, wtedy najbliższe wsparcie to jest 38,2%. Zauważmy, że również w tych miejscach wypadają ostatnie szczyty, także jest to pierwsze ważne miejsce wsparcia. Natomiast jeżeli chodzi o dalsze miejsca, to wtedy już musimy zmierzyć sobie ostatni ruch wzrostowy właśnie z interwału H4, czyli jest to mierzenie. Mierzenie 38,2, czyli pierwsze ważne wewnętrzne mierzenie, wypada dopiero na poziomie 1,5243. Oczywiście po drodze mamy tutaj okrągły poziom 1,5300, to również na pewno będzie ważne wsparcie, bo widzimy, że wcześniej cena na tym poziomie reagowała. Ok, to by było wszystko, jeżeli chodzi o funta. Przejdźmy do kolejnego wykresu. AUD/USD, interwał H4. Tutaj cały czas kontynuujemy spadki, natomiast w ostatnim tygodniu doszło tutaj do wybronienia dołków i mamy już sporą reakcję wzrostową na ponad 140 pipsów. Tutaj przy tym podwójnym dnie wyrysowała nam się na mniejszym interwale na H1 formacja harmoniczna. Mieliśmy najpierw reakcję na 50%, może tutaj jeszcze dokonam mierzenia, czyli 50%, następnie na 88,6%, czyli była to formacja harmoniczna nietoperza. Jeżeli chodzi o sytuację bieżącą, to tak na niskim interwale na N30 widzimy, że tutaj buduje nam się coś na kształt formacji głowy z ramionami. Przebicie linii szyi oczywiście powinno doprowadzić do dalszych spadków, natomiast tutaj już niedaleko mamy ważny poziom 0,7700 zgrupowany z mierzeniem 61,8% ostatniego tego odreagowania wzrostowego. Drugi scenariusz, czyli jeżeli tutaj mielibyśmy w nadchodzącym tygodniu wzrosty, ważne miejsce 0,7800, a w przypadku jego wybicia dopiero ta różowa strefa, ona wynika z interwału H4. Tutaj mieliśmy do czynienia z wcześniejszą reakcją ceny 26 stycznia, czyli mamy tutaj strefę wynikającą z zasady zmiany biegunów. Wcześniejsze wsparcie zamienia nam się w opór. Również tutaj w tej strefie wypada geometria z ostatnią korektą. Widzimy, że tutaj rynek wcześniej wykonał 250 pipsów korekty i również tutaj ten zasięg mamy
odłożony. To wszystko grupuje się w strefie od 0,7880 do okrągłego poziomu 0,7900. Jeżeli jednak doszłoby tutaj do kontynuacji spadków, ponieważ pamiętajmy, że na D1 czy na W1 cały czas znajdujemy się w trendzie spadkowym, to w przypadku wybicia nowych dołków będziemy mierzyć ostatnią korektę wzrostową i zwracać uwagę na mierzenia zewnętrzne odpowiednio 127,2 oraz 161,8%. Rynek USD/JPY interwał dzienny. Widzimy, że tutaj w ostatnim tygodniu doszło do wybicia górą linii poprowadzonej po szczytach, co sugeruje, że ten trend wzrostowy, jaki już od dłuższego czasu obserwujemy tutaj na USD/JPY, może być kontynuowany. W tej chwili, jeżeli zejdziemy sobie na interwał H4, widzimy, że testujemy tą linię od drugiej strony. Najpierw tutaj rynek od niej odbił, później nastąpiło wybicie i teraz testujemy ją od drugiej strony. Na interwale H1 mamy dość ciekawą sytuację, ponieważ tutaj po tym wybiciu tworzy nam się formacja głowy z ramionami, formacja na spadki. Natomiast no, żeby do tego doszło, oczywiście linia szyi musi być wyłamana. Jeżeli zejdziemy sobie jeszcze troszeczkę niżej, widzimy, że tutaj na N30 rysuje nam się również formacja głowy z ramionami. Tutaj mamy odwróconą formację, formację na wzrosty. Także tutaj te okolice wysokości lewego ramienia, tej dużej formacji, powinny być kluczowe. Jeżeli zostaną wybite, to ta mniejsza formacja głowy z ramionami może tutaj zadziałać i prowadzić do większych wzrostów, ponieważ pamiętajmy, że tutaj na H4 czy D1 wybiliśmy się w górę. Jeżeli wzrosty będą kontynuowane, to ważne miejsce 120,00. Widzimy, że tutaj cena wcześniej również reagowała, dlatego na pewno będzie to ważne miejsce. Natomiast jeżeli doszłoby do przełamania tutaj tej linii szyi, dużej formacji głowy z ramionami, to może oznaczać, że wracamy do spadków, czy też do konsolidacji, którą tutaj mieliśmy. Ważne miejsce wtedy to jest okrągły poziom 118,00, ponieważ tutaj cena wcześniej nam reagowała, także będziemy mieli w tym wypadku do czynienia z zasadą zmiany biegunów na tym okrągłym poziomie. Także warto obserwować, jak tutaj rynek będzie się w najbliższym tygodniu zachowywał. Rynek EURJPY, interwał H4, tutaj w ostatnim czasie mamy do czynienia z większym odreagowaniem wzrostowym, natomiast te wzrosty nie są jakieś szczególnie dynamiczne. Rynek zareagował tutaj na jedną z geometrii 1:1 w zeszłym tygodniu. Widzimy, że przetestował on cieniem tą geometrię i nastąpiła reakcja spadkowa na ponad 150 pipsów. Także to miejsce, czyli ta geometria, może być jeszcze w nadchodzącym tygodniu testowana i na pewno będzie to ważne miejsce oporu. Natomiast jeżeli by doszło do większego odreagowania wzrostowego, możemy wyznaczyć sobie taką potencjalną korektę prostą. Zaznaczę ją czerwonymi odcinkami. Odpowiednio fala AB, następnie fala BC i teraz potencjalna budująca się fala CD. Zauważmy, że równość, ta geometria będzie wypadała przy górnym ograniczeniu kanału oraz tutaj w strefie przy okrągłym poziomie 138,00, dlatego to będzie na pewno silna strefa oporu na tym rynku. Natomiast drugi scenariusz, jeżeli dojdzie tutaj do spadków w najbliższym tygodniu. Oczywiście tutaj musimy pamiętać o pierwszym wsparciu, na którym właściwie się teraz znajdujemy. Ono wynika tutaj z ostatnich szczytów. Tutaj cena wielokrotnie na te miejsce reagowała. Jeżeli dojdzie tutaj do przebicia w dół, oczywiście najbliższym wsparciem jest ta szara linia, czyli potencjalnie nasz kanał trendowy. Następnie okolice 134,00. Tu mam to zaznaczone czerwoną linią. To jest ważne miejsce, ponieważ tu wypadają dołki z interwału dziennego. Są to dołki z 16 października ubiegłego roku. Jeżeli dojdzie do przebicia, to wtedy następne ważne miejsce, okrągły poziom 133,00. Możemy jeszcze dołożyć siatkę FIBO, mierząc tą właśnie ostatnią korektę wzrostową i będziemy zwracać uwagę na mierzenia 38,2, czyli również jest to potwierdzenie tej strefy przy 134,10,
Natomiast kolejne mierzenia widzimy, że no, nie pokrywają nam się ani z okrągłymi poziomami. Natomiast no, warto mieć na uwadze to mierzenie 61,8%, bo ono statystycznie często bardzo dobrze działa. Dobrze, to by było wszystko, jeżeli chodzi o możliwe scenariusze rynkowe na nadchodzący tydzień. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Życzę powodzenia na rynku oraz zapraszam już za tydzień na kolejny komentarz wideo. Pozdrawiam.